Hej, hej, albo wiecie co, no nagrywałem długi film, chyba ze 20 minut, tak rozbierałem tego DT-707 i się tam z nim, no, babrałem, ale nie będę wrzucał tego długiego filmu, ważny jest efekt. Okazało się, że tam jednak wtyczka była luźna, ta zapinka od głośników, poprawiłem ją. Przy okazji też odkręciłem blachę od CD, bo tam były tylko trzy śruby, przeczyściłem oczko lasera normalnie wacikiem z izopropanolem. No i zdaje się, że efekt jest. No i soprany, sami zobaczcie. Prawa strona. Lewa strona. No głośniki grają wszystkie, także na szczęście ani głośnik nie jest spalony, ani końcówka mocy. I być może, jeszcze nie jest to w 100% potwierdzone, bo muszę trochę potestować, udało mi się doprowadzić CD do porządku, bo na razie, no przynajmniej wcześniej, jak włączałem rozszerzenie surrounda, dawałem bas na maksa i głośność, to się zacinało no jak cholera, a teraz zobaczmy. No nie, no zacięło się i tak, chociaż to kombi jest trochę porysowane, no ale to jeszcze będę sobie testował, no. Może jednak będzie trochę lepiej, no ale tak czy inaczej jest optymistycznie, no głośniki wszystkie sprawne, także no to jest najważniejsze. Magnetofon, no udało mi się tylko zdjąć ten panel z kieszeniami i zobaczyć tam, że właśnie w tym magnetofonie, w którym z jednej strony terkocze, czyli w tym lewym, jest stara żółta zębatka, z prawej strony jest nowa czerwona, dlatego ten magnetofon był sprawny. I jakby mi się udało dostać do środka, ale tam jest za dużo kombinowania, ja się tego boję. Jakbym założył ten pasek, to magnetofon też by był w 75% sprawny, no. Także no, trup trupem, ale nie jest tak strasznie, no. Gra nadal cieszy, jeden magnetofon przynajmniej w jedną stronę, tak, zwykły, klasyczny. CD, no na razie jako tako, pewnie na nieporysowanych płytach nie byłoby z tym zbyt wielkiego problemu. Radio gra, dobrze stroi, AUX gra, no także no nie mówcie już, że jest aż taki trup, no. Obudowę sobie tam trochę pouszczelniałem, bo tam ogólnie trochę śrubek brakuje, ale no, nie jest źle, nie jest źle. Tym bardziej, że no ja już z desperacji zamówiłem następnego DT-707 z eBaya, nie wiem jak on długo będzie szedł i w jakim stanie on dojdzie i co tam będzie sprawne, bo ten opis to jakiś taki niekompletny, magnetofony niby niesprawdzone, o CD nic nie było napisane, radio, że stroi słabo, ale panel działa, niby głośniki dobre, także ewentualnie będzie dawcą, albo ten będzie dawcą, no zawsze ja lubię mieć, jeśli jest dobry sprzęt, to tak samo jak JVC XC3, no mam dwa, bo to jest tak dobry sprzęt, że no chcę mieć dwa, zawsze jakby coś w jednym totalnie padło, to chcę mieć dawcę. I pewnie tak samo będzie z DT-707, no bo już no, klamka zapadła, DT-707 z eBaya, drugi egzemplarz zamówiony. A na razie tym optymistycznym akcentem kończę i uciekam, posłuchajmy jeszcze chwilę, czy się nie będzie zacinać.